Janusz Kołodziej, czyli świetnych akcji czarodziej. A przez to, że tych akcji w jego karierze było bardzo dużo, tak też ciężko wyróżnić te najlepsze z najlepszych. Jednak ja w dzisiejszym odcinku przedstawię wam trójkę moich faworytów do zestawienia najlepszych dotychczasowych wyścigów Janka. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy! Indywidualne Mistrzostwa Polski 2005 od początku zapowiadały nam się na rywalizację wielkiego mistrza Tomasza Goloba z dopiero co wschodzącą gwiazdą z Tarnowa. Po trzech seriach obydwaj posiadali komplet 9 punktów, przez co też nikt nie miał wątpliwości, że o tytule najprawdopodobniej zaważy bezpośrednie starcie pomiędzy nimi. Po starcie zapowiadało się na spokojne zwycięstwo Goloba, który skorzystał na walce Janusza z Piotrem Świderskim i uciekł do przodu. Z okrążenia na okrążenie Koldi zaczął jednak zmniejszać swoją stratę do lidera tego wyścigu, który ewidentnie nie był pewny prędkości swojego motocyklu i cały czas oglądał się za siebie, aż do wejścia w ostatni łuk, kiedy to junior Unitarnów już praktycznie siedział na jego plecach i wybierając ścieżkę pod samą bandą obleciał Tomka, który po tej akcji musiał pogodzić się ze srebrnym medalem. Po raz 16 w wielkim finale, czyli mistrz i uczeń, nie oszukujmy się. Świderski trzeci, Jacek Rępała daleko czwarty, ale jeszcze Janusz Kołodziej szeroko próbuje się wynieść, próbuje walczyć z Tomaszem Golobem. Tomasz Golob jednak cały czas na prowadzeniu. Janusz nie rezygnuje, Janusz schodzi w tej chwili bliżej krawężnika. Golob rozpędzony, szaleńcza ataka, akcja Janusza Kołodzieja, szeroko, 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 kto wygra? Janusz, 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 Janusz Kołodziej, ależ historia! Pierwszy drużynowy Puchar Świata i od razu show w wykonaniu Koldiego, który w barażu do wielkiego finału robił niesamowite rzeczy. Na 5 wyścigów przed końcem aż 3 reprezentacje były zainteresowane awansem, a miejsca zaledwie 2. W pierwszym biegu ostatniej serii bohater tego odcinka był w ciężkiej sytuacji, bo jechał dopiero na 3. miejscu. Jednak gdy uporał się już z Czechem, od razu pomknął za prowadzącym Michaelem Maxem ze Szwecji i po próbach wyprzedzenia go z każdej możliwej strony. Na ostatni łuk Janek wybrał jazdę za środkiem toru, co na samej kresce okazało się ostatecznie najlepszym wyborem. Z udziałem pary Żagar-Kasprzak w sezonie 2015 mogliśmy oglądać fantastyczne ściganie, jednak zazwyczaj zakończone triumfem rywala. Było tak w Grudziądzu po niesamowitych szarżach Tomasza Goloba i było tak w Tarnowie po wcale nie gorszych akcjach Janusza Kołodzieja, kiedy lider jaskółek skupił się na atakowaniu Mateja Żagara. Z pleców nagle wyskoczył Krzysztof Kasprzak, który już nawet przez chwilę znalazł się przed Jankiem. Jednak ten po kapitalnej przecince wrócił na drugie miejsce, a już na następnym łuku jego kolejną ofiarą padł Słoweniec. I tak oto z chwilowego 5-1 zrobiło się cenne dla Tarnowian 3-3, którego Koldi nie wypuścił do samego końca. A wam jakie biegi Janka najbardziej zapadły w pamięci? Dajcie znać w komentarzu.